Siemanko wszystkim, z tej strony Torbus7, a to kolejny odcinek serii Zagrajmy w Tomb Raider 3. Znajdujemy się teraz na południowym Pacyfiku i skończyliśmy w końcu tą okropną Nevadę i teraz zajmiemy się przyjemniejszymi rzeczami. Tak, to nie są piranie. To są bardzo przyjazne rybki, które nic nam nie robią, więc bardzo je lubimy. Dobra, tu gdzieś jest apteczka na początku. Więc spieszmy ją. Okej. Jeszcze tylko sprawdzę, ile mamy sekretów w tym poziomie. Okej, 3. A więc lecimy. Na główkę. Pięknie. Kurde. I płyniemy najpierw w tą stronę, ponieważ tutaj leży kluczyk, który będzie nam potrzebny. Teraz już możemy płynąć tam przed siebie. Okej, widoki naprawdę są fajne. Lara zmieniła też strój, który wygląda też bardzo switaśnie. Dobra, tu mamy gdzieś pierwszy sekret. Tam, tylko jak tam wejść, poczekajcie. Na któryś blok dało się wejść, chyba na ten tu. Okej. Dobra, tu mam apteczkę. Zbierajmy, przyda się. Dobra, i chyba teraz tam na drugą stronę. O tak, cudowny skok. Wejdziemy tak? O, okej. Teraz powinno się umyć. Nie, nie uda się. Musimy z tego wyższego punktu skoczyć. Już fejle na początku, wybaczcie. Miał być łatwo, szybko i przyjemnie, a jest jak zawsze. Okej. Jak się nie uda, to... No. Dobra, Larcia. Wchodzimy tutaj. Teraz... Dobra, zapiszmy. Teraz tutaj. Okej. Na drugą stronę. Właśnie. I mamy naboje. I tylko ty. Ale sekret odnaleziony. Więc możemy stąd spływać. Dobra. Teraz mamy dwie drogi. Jedna prowadzi tutaj, za tą górą. W dół. O tam. Jest zdecydowanie krótsza, przyjemniejsza. Natomiast... Tak, pali się drzewo. Natomiast przez ten domek prowadzi długa droga. Dłuższa i bardziej niebezpieczna. Ale musimy iść tędy właśnie, tą drogą dłuższą, ponieważ w innym przypadku miniemy jeden sekret. Więc gra wymusza nam tutaj pójście tędy. Ale kiedy grałem bez sekretów, po prostu przechodząc tą Raidera, zawsze szedłem tam w dół, zjeżdżałem tam w dół i było to zdecydowanie i szło to zdecydowanie szybciej. No ale trudno, musimy iść tędy. Tu właśnie używamy naszego kluczyka, który zdobyliśmy pod wodą na początku poziomu. Okej, i teraz otworzy nam się ta klapa. Potem jest ciemno jak w dupie. A nie, nie jest tak ciemno. O, kryształek jest nawet, ale jest wysoko. Dobra. Okej, zapiszmy, bo tu wyleci na nas taka kratka drewniana. I trzeba tutaj kucnąć. Za pierwszym razem, jak to przechodziłem właśnie, to mnie zabiło. I nieźle wystraszyło na dodatek. Dobra, tu chyba już więcej nic nie ma. Ale tutaj będą paskudne aligatory. No, już widzicie jednego, ale chyba są dwa. Dobra, zabijmy je z tego. Chodź tu. Dobra, jeden leży. Drugi się schował. Co? Ktoś strzela do mnie. Aha, tam jest kubylec, który strzela do mnie z rurki. Ale mnie nie trafia. Ale ja go trafiłem i chyba zdechł.
Okej. Okay. Leżą dwa. Jak ja wskoczę i się okaże, że tam będzie jeszcze jeden, to będzie niefajnie. Okej. Okay. Idziemy, bo tam są dobrocia fajne pod tą wodą. Tylko jest ciemne, jak nie powiem gdzie. O! Harpuny. Oj, harpunnik. Kolejna broń, z której tak pewnie nie będziemy korzystać. Dobra, tu coś jeszcze jest? Ja jestem ślepy naprawdę. I mogę czegoś nie zauważyć. Nic nie ma. Wydaje mi się, że jeszcze coś tutaj było. Dobra, ja nie widzę. A jest tu. Boż. Harpuny kolejne. Dobra, więc wracajmy tam. I trochę sobie poskaczemy. Dobra, zapiszmy. I lecimy. Dobra, teraz tutaj, do góry. Okej. Okay. Na rączkach. Na drugą stronę. No szybciej, larcie, szybciej. Dobra, tu już możemy chyba spaść. Okej. Okay. Teraz tutaj. Potem możemy przebiec normalnie. Kurde, nie ma... Dobra, mogę przejść. Dobra. Co my tu mamy dalej? Teraz tam jest kryształ. A no chyba musimy tam, tylko czy ja tam doskoczę z miejsca? Zapiszmy. Albo zróbmy taki rozbieg. Po skosie. No ale nie tak. Okej. Okay. A teraz... Aha, okej. Okay. Znów na rączkach. Po lianach. O, ciekawe, czy ten tubylec coś nam opuścił. Dobra, chyba tutaj już mogę spaść bezpiecznie. Okej. Okay. Okej, okay, myślałem, że to jest dziura. Masz coś? Nie masz nic. To idź. Dobra, to jest zjazd na dół. Zapiszę tutaj. I jedziemy. Nie. Oh my god. Powtórka. Za wcześnie skoczyłem. Do przodu. Okej, teraz jest git. I teraz... Ulala, tam ktoś chodzi. Chodź tu. O, padł. Sławi ci. Tubylicy. Piszmy i skaczemy na drabinkę. Co tu dalej się będzie działo, to nie wiem. O, apteczka duża. Zabieraj ją, okej. Okay. Okej, okay, musimy się dostać tam, ale stąd nie doskoczymy tam, więc tu chyba trzeba na rękach w lewo. Okej. Okay. Tu przejdę. Nie, jestem naprawdę ślepy, bo ja nic nie widzę. Nie dorzuciłem tych czarnych dziur od podłoża. Okej, okay, mam apteczkę kolejną. A teraz gdzie? Tutaj? Dobra, zapiszmy. Jak będzie fail, to... Okej, okay, jestem na rękach chyba.
Tak, i jesteśmy w domciu. A nie, prawie jesteśmy w domciu. Udało się, dobra. Zapiszmy. I lecimy dalej. Co my tu mamy? Okej, okay, most. I tu będzie drugi sekret. Tylko czy ja tam doskoczę? Nie no, powinienem doskoczyć. Zapiszmy. Będę często zapisywał, ponieważ nie jestem... Aha! Okej. Okay. Już mi serce mocniej zabiło, że spadniemy. Okej, okay, teraz chyba... Nie, z miejsca chyba to nie dam rady. Dobra, spróbujmy. Najwyżej wczytam. Ale nie tak. Nie. Dobra, jednak chyba z miejsca. Shit. Podejdź, 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 podejdź. Git. I tu mamy też tylko jeden przedmiot. Granat. Dobra. Hop. Hop. I teraz nie wiem, czy z rozbiegu, czy nie. I hop. Ulala. Nie udało się. Dobra. Idziemy dalej. O właśnie. Tą drugą drogą byśmy przechodzili tam na dole. I tu jest też bagienko, i tu by była strzałka. I tam doszlibyśmy do tego wodospadu, do którego zaraz my dojdziemy z tej strony. Okej, okay, jakaś świątynia. I tu coś wyle... Oh my god! Won! I tam chyba też to jest. Oh my god, ale się przestraszyłem. Nie spodziewałem się go tutaj. O nie. Nie bawimy się. Dobra. Zapiszmy to. Jak mi tu jeszcze coś wyleci od tylca, to ja pozdrawiam. Dobra, tu mamy przycisk. Okej. Okay. To zasłoniło nam światło, które tutaj podało. No dobra, weźmy apteczkę. Czy nam jest potrzebny kryształ? Nie jest nam potrzebny, nie bierzemy go. I wpadam do tej wody po prostu. Okej. Okay. Jak widzicie, na dół raczej spaść nie możemy. W tej lokacji musimy zebrać trzy kryształki, takie czerwone, właśnie. Mamy jeden i musimy jeszcze zdobyć dwa. Okej, okay. Teraz stąd wyskoczyć to też nie jest taka łatwa sprawa. Czekaj, to tu troszkę lecia. I teraz spróbujmy. Dobra. Jak widzicie, po lewej stronie mamy drabinę. Będziemy tam skakać później. Najpierw musimy się wrócić na stronę tą prawą. Bo tutaj też jest jeden z kryształów, a dodatkowo jest też sekret. Ostatni, trzeci. I tu mi też coś wyskoczy, pamiętam. Zza drzewa. No tak, znów od tyłu mnie zachodzisz. Kuźwa. Zboczeńcy. Są lare. Zaś od tyłu, no naprawdę... Dobra, szkoda słów. Idziemy dalej. Na górę. I teraz, nie tu, tutaj. Okej. Okay. A to nasz mostek.
którym sobie dreptaliśmy wcześniej. Dobra, i tam mamy, jak widzicie, drugi kryształ. Zapiszmy, bo ten skok też... Może mi się nie udać? Nie, uda się. Nie. I mamy drugi kryształ, a tam na wprost widzicie trzeci. Ale musimy się tam dostać do niego... okrężną drogą, że tak powiem. A tu jest ukryty trzeci sekret. Jakieś naboje. Chyba do broń z Nevady, czyli tego mojego ulubionego pistoletu. Nie wiem, jak on się nazywa. Nieważne. Dobra, teraz chyba możemy normalnie zeskoczyć tu sobie i zjechać bezpiecznie na dół. Okej. I teraz wpadniemy sobie jeszcze raz do tego wodospadu i przeskoczymy sobie na lewą właśnie stronę, na stronę, na tą drabinkę. Zapisz i skacz. Okej. Okej. Wycofamy się trochę. I teraz go. Okej. Ogólnie te kryształy nam są potrzebne do otwarcia trzech bram, które prowadzą do drogi, które prowadzą do wioski tych tubylców. I tam będzie naprawdę ich zdecydowanie więcej. Więc będzie niebezpiecznie, aczkolwiek mamy bronię. Tylko zobaczymy, jak stoimy z amunicją. No nie jest za wesoło, ale nie jest też tak tragicznie. Dobra. Zapiszmy i wskakujmy na górę i tu będzie kolejny zboczeniec. Chodź tu. O! Kurde, mam odnośnie z pistoletów normalnie trzeba spalić. Dobra. Zmienię sobie na normalny, żeby jeszcze nie tracić amunicji, póki nie ma... Póki nie ma jeszcze takiej jatki, jaka będzie później. Okej. No i teraz tam. Okej. To mi się nie podpali. Okej. I mamy wszystkie trzy kryształki. I teraz wracamy się do miejsca, w którym stał. W którym zabiliśmy tego tubylca. W sumie mogłem zjechać na dół. I tak tu spadnę. Okej. I teraz do przodu i jesteśmy. Okej. Do paszczy węża musimy włożyć te kryształy. Niezłe zabezpieczenia wioski, naprawdę. No okej. I zjeżdżamy. No tak, cudownie zjechałaś, Lara. Okej. I tu są szałasy. Nie chcę wiedzieć, co się w nich dzieje. O nie, leci już pierwszy. Won. Idźmy stąd. Co? Jeszcze nie zginąłem. No i gdy tam na dół zjedziemy, to tam pojawi się sporo przeciwników, więc tam nie jest fajnie. On coś w ogóle upuścił. Nic. A to niedobry. Dobra. To jest ciemno, ale dobra, widzę też. Jeszcze tak źle ze mną nie jest. Okej. Zastanawiam się, czy tu zakończyć odcinek, czy jeszcze kawałek nagrać, ale jeszcze możemy kawałek nagrać, bo już w sumie zaraz będzie 20 minut. Dobra, zapiszmy i zjedźmy tam na dół. Przynajmniej wybijemy tutaj tych krzątających się tubylców. Idź mi won. Tym sądzidą. No. Dobra, teraz tak. W tych domkach, niektórych, coś mi się przypomina, że w niektórych było bagno. Jak się tam skoczyło, to
nie dało się już wyjść i się ginęło. Ale chyba nie w tym. Dobra, ja się zawsze będę oglądał za siebie, żeby żaden tubylec mnie nie zaszedł od tyłu. Okej, tam nic nie ma. Przejdźmy się może po tej wiosce. Oho, następny. Okej. Ogólnie musimy otworzyć sobie tu tą kratkę pod wodą. Ale żeby to zrobić, to trochę się trzeba pogimnastykować. Dobra, tam jest kryształ, na razie nie bierzemy go. Tu jest jakieś ognisko, tam nic nie ma. Dobra. Czyli pójdźmy sobie tędy. No, cudownie. Jeszcze z rurką. Właśnie jak on we mnie trafi... Co? Myślałem, że zginął. No właśnie. Moje życie zabarwiło się na żółto i zacznie mi spadać, dopóki nie wezmę apteczki. Swoją drogą, tam był kryształ. Wrócę się po niego. Po co używać apteczki, skoro tam był kryształ? Właśnie. I oni są bardzo irytujący. Aczkolwiek nie ma ich tak bardzo dużo. Więc można sobie z nimi poradzić. Dobra. Teraz jest git. Idziemy w dalszą drogę. Też pewnie coś na mnie wyskoczy. Bo jak żeby inaczej. Bo tu nic nie ma. No tak. Dobra. I musimy się dostać do tego domku. Właśnie tamtą kratką podwodną. Tam będzie przejście, wyjdziemy tam na górze i przeskoczymy do tego domku. A to wszystko po to, żeby przeprawić się przez to bagno. Ale o tym będę mówić później w swoim czasie. Więc na razie zajmijmy się z tym, co mamy tutaj do zrobienia. Zapiszmy. I tu będzie z rurką chyba. No oczywiście. Ale mnie nie widzę, całe szczęście. Okej, pin. Nie no. Nie tak. Okej. I tu mamy dźwignię. Która nam otworzy kładki. Dobra. Idziemy stąd. Musimy się wrócić do wioski. O nie! Oh my god! Ile ich tu jest? Jeszcze straszną ludzi, no. Dobra. Zapiszmy tu. I tu się z wami pożegnam. Spotkamy się w kolejnym odcinku i będziemy kontynuować naszą przygodę w wiosce tubylców. Więc do zobaczenia. Cześć.